Właśnie ta. Ona była moim ideałem. Czekaj, to ja będę ten. Ja ktoś celuję z wykroników. A ci tam? Co? No zrobimy na wymianę, po prostu ty będziesz ten. Ja będę celował, ty zrobisz szybko pendrive i ja pójdę zrobić coś. Modulator? Teraz raz? O. Witam, z tej strony Ciepły Maciek 487. Witam na moim portalu rankowym. Chciałbym oznajmić, że lubię w dupę tylko duże maczugi i tylko i wyłącznie czwarte o wielkości, kurwa, maczugi. No, właśnie to. Dobra. Tak, taki głos jest okej? Okay? Czy kurwa idzie bardziej? O, ja pierdolę, jestem trochę wysterylizowanym gangsterem, ale i tak lepiej się zachowuje niż na Exile'u ostatnio. No, kurwa, a może robocik, kurwa, taki pierdolą mnie prąd wiesiony. Mefedron. Jeśli mefedron masz, to komu go dasz? A jeśli nie mi, to zamykaj drzwi, kurwo! A to jest dwa? Nie. Raz, dwa, trzy. O, teraz jest. Jak oceniacie teraz głos? Czy jest za mocny, czy za lekki? G? Czy jest G? G jest, tak? Lekki. Za mocny. Dobra. To teraz jak oceniacie głos? Jest za mocny, czy jest G? Co się stało? Możecie wybijać chyba. Możecie chyba wybijać. Ta. Hmm? Ja wybiję, ale różowo bardziej na mnie wybiję. Chyba G? A zawsze możemy zrobić jeszcze. O, tak. I wtedy jest taki. Była moim ideałem. Zbijasz? No. Dobra. Dokładnie właśnie tak. Dobra. Módlmy się na napadzie na jubilera, żebyśmy wszyscy stąd wyszli cało, żebyśmy wyciągnęli stąd zaprogramowany pendrive i tablecik. Żeby nam tutaj wszystko kurwa wyszło. Tak. No to kurwa, wiesz o co chodzi, zaraz to kurwa zrobimy tego i kurwa siema raz, dwa, trzy i kurwa twoja matka robi loda mi. O, ale moje oliwia, bo uciekło. Ja tego ciągle się ścigałem. Dobra, przejdziemy się do dół, poczekajcie, ja wyszedacie. Dobra, to musi być szybka, spokojnie, tralala. Szefu, jak to nie wiedziałem, że w korpo zatrudniają tych policjantów korporacji. Gdzie ty idziesz? Co, wypuściliście zakładnika? Nie. A, ten jest za wolny odjazd. Nie. Za wolny odjazd ten został wypuszczony. Tamten co poszedł właśnie. A. Co jest, no, kurwa? Kurwa, co wyszedł? My nic nie robimy, tam, co wyszedł po prostu? Trzeba to jakoś... Dobra, a was co tu tyle kurwa najebało? Poczekajcie, przestawię. Ładnie się ustawcie pod radiowazami. O, wstawiajcie cały teren, najlepiej jak będziesz jeszcze na terenie. Dobra. Spokojnie.
Co się mogę przybliżasz? Mogę być negocjatorem, panie SV? Dobra, ja sobie przyjmuję SV do negocjacji. No wiadomo, kurwa, 40. Zbierzać się będzie Cezar oraz jakiś kadet. Rozumiem, że nikt inny w mieście nie popełnia przestępczości, tak? Słucham jeszcze raz? No wiadomo. Nie. Dobra, to się przedstawię oczywiście. 413 sierżant drugiego stopnia, będę panem dzisiejszym negocjatorem. Słowa sobie pan broni, jeśli pan nie ma. Ja nie wiem, czy ja powinienem chować broń w takiej sytuacji. Sytuacja wygląda następująco. Ile napastników, ile zakładników jest na miejscu? Jednego wam oddałem za wolny odjazd, tak się dogadaliśmy. I czterech mamy jeszcze kolejnych. Jeszcze raz. Jeden za wolny odjazd został oddany już, bo sobie poszedł. A czterech jeszcze mamy z tyłu. Czterech macie z tyłu, czyli łącznie jest ile zakładników i ile napastników? Pięciu zakładników i trzech napastników. Nie za mało? Chyba nie. Pięciu zakładników, trzech napastników, tak? Tak. Dobra, trzech, okej. Jednego DSV. Dobra. Pięć zakładników, jednego już wypuścili za wolny odjazd i trzech napastników na miejscu rabunku. Wchodzę sprawdzić ich stan i przejdę do dalszych negocjacji. Dobra, jak mam, że dwie osoby osłaniające, to wejdziemy sobie we trójkę łącznie. Dobra, dzień dobry panowie zakładnicy, jak się panowie czują, jedzenie bądź picie, od widzę akcję medyczną. Jest bardzo dobrze, możemy jeść już. No dobrze, jak wszystko dobrze, to git, okej. Geralt, masz coś do jedzenia? Nie mam właśnie. Nagle trwał przez zakładnicy w dobrym stanie. Dobra, to jakie są pana żądania? Zazdrościcie mi okularów, mam wrażenie, dzisiaj. Czemu? Przyjechaliście wszyscy zobaczyć mnie. Aha, nie wiem. Za resztę? Macie śmigłowiec jakiś? Nie wiem, mogą nawet cztery się znaleźć. Nie trzeba. Śmigłowiec ma za jednego zakładnika lądować raz na 4 minuty. Raz na 4 minuty? Na 20 sekund. Masz tutaj coś do jedzenia? Jeszcze raz, bo... Raz na 4 minuty śmigłowiec... Raz na 4 minuty, on ma wylądować, tak? Ma wylądować na powiedzmy 20 sekund. Na 20 sekund? Tak. A może wylądować raz na 6 minut i wtedy na 20 sekund? To wtedy na 35 sekund. Na 35 sekund? No. Zróbmy może, że wyląduje raz na... że wyląduje co 6 minut. Albo nie, zróbmy może tak. Wyląduje sobie raz na tego, na 30 sekund. A to... Czyli na początku sobie będzie 6 minut się trzymał, po 6 minutach sobie wyląduje raz i wróci z powrotem do pościgu. A to nie. My chcemy interwały. No, to interwały? No, to ja lubię interwały. No dobra, no to może być wtedy 6 minut i 30 sekund zostaje wtedy na ziemi. Dobra. Ale co 6 minut? Na 30 sekund. Na 30 sekund. Dobra. Dobra, poczeka pan, tylko znegocjuję sobie z tym supervisorem, czy on się na to zgodzi. Ja pierdolę policji. Napastnik chce interwały, czyli 6 minut lata sobie herka i ląduje na chwilę po 6 minutach, odliczając ląduje na 30 sekund za jednego zakładnika. Czy jesteśmy w stanie coś takiego przystać na to, czy nie? No, okej. Okay. Dobra, supervisor przekazał, że za dwóch zakładników nie ma problemu. To, ale to 35 sekund wtedy musi na ziemi być. 35 sekund za 5 sekund za drugiego zakładnika, gratis się. Negocjator. Dwóch zakładników, 6 minut. U mnie dwóch jest jeszcze jedno miejsce. Kurwa, jak oni pierdolą to robią. Może być, ale wtedy 35 sekund ląduje po 6 minutach lotu. No dobra. Dobra, tralala, możecie wypuścić dwóch zakładników. Wiadomo. Wychodzi dwóch zakładników. Dobra, poszli. Dobra, zostało panu dwóch zakładników. Jakie są żądania za pozostałych dwóch? Za pozostałych dwóch zakładników. Mhm. Jeszcze raz, bo krzyczą. Za pozostałych dwóch zakładników. Chcę, aby jednostki SEU były kierowane przez kobiety. Nie dyskryminujemy tego, powiem panu tyle, nie dyskryminujemy tego i tak dalej. Natomiast chyba nie jesteśmy w stanie na to przystać, zaraz to... Bo co, bo macie za dużo SEU na tej akcji, kurwa, za mało kobiet, czy o co chodzi? Za mało kobiet.
Atak wstępnie to jest ogólnie jedna kobieta, także. Jak jedna? Jedna? No jedna. I wy wszyscy się rozdzielicie? Nie chonicie, nie. Wszyscy gonią to. Ona jest jak kwartetka. Ja tak nie powiedziałem, proszę pana, nikim się nie dzielimy. Ja mówię, że jedna kobieta może kierować jednym sełbą, bo mamy tylko jedną kobietę aktualnie na służbie. Ale bez sensu. A macie jakiegoś zniewieściałego w policji? Kogo? Zniewieściałego. Co to znaczy? Takiego bez jajek. Takiego, że nie umie kierować, czy co? Aha. Takiego? Nie, nie takiego. Takiego, co piszczy, jakby był babą. Nego desfał. Napastnik pyta, czy mamy jakiegoś funkcjonariusza, cytuję, bez jaj. Czy wsiadłby za kierownicę? 10-9? Nie no, ja ja mam pytanie, no jedna osoba jest bez jednego jądra, czy się liczy? A kto? No nie mogę panu powiedzieć, ale czy się liczy? Jako zniewieściały, czy no? Tak. Liczy się. Liczy. Dobra, to on może kierować wtedy tego. To będą dwa seł wtedy na tą kobietę i jedno seł na kobietę. Dobra, ale w U1 jedzie kobieta na tym seł. Poczeka pan. Nego desfał. U1 musi przejąć kobieta wtedy. Jak mamy tak się zgodzić za dwóch zakładników. Czyli mamy się zgodzić? A U2 ma prowadzić ten, U2 ma prowadzić... czekaj, co to kurwa za dupcia tam przyszła? Ta moja patruparderka, bo ona pierwotnie to nie ogarnęła. Dupeczka się pojawiła. Nie, to tego bez jaja to tam nie bać. To my chcemy ten. To my chcemy dziewczyny z przodu, tak? Aha! Będziemy patrzyli w lusterka i się przyglądali dziewczynom. Czyli... Nego desfał. Święcenie wygląda następująco. U1 jedna kobieta, U2 druga kobieta, bo tyle mamy kobiet. A tamta w dredach, co stoi za radiowozem? Jaka w dredach? No tam, przed nami, patrzy właśnie na zbliżeniu. Gdzie? Takie dredy Mason. Ma. Ja jej nie widzę. Za samochodem, za tym suwiastym. Nie, ta w żółtych oklarach. Panie, to jest kobieta, tak. No. To ta ma prowadzić U1? A nie, bo to facet teraz widzę. Nie, dobra. No to kobieta, panie. Nie, ja na Zoomie w telefonie normalnie już zobaczyłem. Ale... Aha. Sefor? No dobra. No to jest kobieta. To, nie jest. To ona też też? Dobra, ja chcę, żeby jedna z tych dwóch dup, co widziałem tutaj, kierowała, no, a tamta w dredach może jechać jako U3. Tamta w dredach może jako ujechać U3. Tak. Nego desfał. Cytuję napastnika, tamta w dedach ma jechać jako U3, ta ruda ma jechać U1, a ta druga ma jechać U2. W sumie to nie U2, no ale ma jechać. Nie mam pojęcia. Dobra, za dwóch zakładników i przystajemy. Dobra. No dobra, to wypuśćcie jednego, z jednym zostaniecie, my rozdzielimy jednostki. Jeden wychodzi, zostaje jeden. Zaprogramowaliście wszystko? Udało się? Tak. Jest. Weźcie zadzwońcie po jakąś kurwa zostawkę, mamy z 20 radiowozów w pościgu. A co, wątpisz w swoje umiejętności? Nie. No właśnie, ale ogarnę. Tak. Ja pierdolę. Dobrze się skoków uczyłem. Dobrze się skoków uczyłem. Dobra, możesz sobie pan wejść do środka i oczekuje sobie pan ten zresztą na zielone światło. To czekam tutaj. Do redzika lepiej, jedę się. Ja mam... Chodź tu, komendancie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem... 9 radiowozów około. Siadaj. 10 może. No ja pojadę z tym. Siadaj. Dobra. One, ja z tym pojadę, spokojnie. Trzy baby są, no, rzeczywiście. A to mniejsza. Pani Mason. To by chyba tyle? Nie wiem. Przyjechali sobie w 30 osób, to sobie przyjechali.
jednostki zrozumiałe? I będę robili kurwa na biednym właścicielu. To się ładnie ustawiajcie powoli do pościgu. A który co minut? Który coś mówi? Ty jesteś za bufalką, po prostu. Za którą? A, zapomniałem zapytać, w którym chcemy się odjeżdżać? Prawa, lewa? Geralt, brawo, sześć jesteś, Ja szóstka jestem? Bardzo nie ma, ważna sprawa. Przypominam o odległości. Jakie ujęcie? Raz, dwa, trzy, cztery, dobra, pięć, sześć, siedem, osiem. Co, możemy iść? Dobrze, super. Jeszcze nie, oczekujcie, oczekujcie. A, o kurwa, ile ich tu jest. Waluju. Chyba cały zastęp policji wzięli. Zrzymam ciebie. Dobra, czy wszystkie jednostki już są gotowe? Na RTO? Dobra, przekazuj już zielone światełko. To przesiądźcie się. U jeden ready. U dwa ready. Siedzę stary. Nie wiem, ja mogę przejąć. Ja mogę. Spokojnie, jak ktoś to nie, jeszcze, dobra, jeszcze poczekajcie chwileczkę. Ready. Dobra, dobra, to ready, to ready. Dobra, wszyscy na dźwiękowej, możecie odjeżdżać. Ciebie dowiodą, bo ja jej nie słyszę. Ja czwórkę próbuję. Ready. Ja pierdolę. W sumie tak patrząc na to, to na nasz korzyść to wszystko jest. Bo jak jedna tam się u jednej rozpierdy... To przecież wszyscy lecą w taki karambol, że to chuj. I zostawkę już dzwoniłem, jakąś księdze zrobię, bo dread czasu nie ma. Już się jeden rozjebał. To... O kurde. Kolejny się rozjebał, kolejny. No i już. Mamy offroada ze sobą. Mamy, to jest, tak wiesz, bardzo daleko. No ale jednak jest. Jeden skok wystarczył? Mm-hmm. No, no te U1 to tak tam poleciało. A śmigłowiec? Nie ma. Nie ma. Dobra, ja skręcił, widzę. To będzie będziemy mówić, tylko się skup na tym. Mhm. Nie widział. Ja pierdolę, tak. Pojechał w pizdu. Wracamy do kanałów. Taki był plan. Halo? No? Kurwa, jak dobrze, że tu wróciłeś. Kurwa, czekaj, zaraz się zadzwonimy. Dobra, wypierdolamy tam. Śmigło jest nad nami, no nie! Nie pierdol. Jest! Dobra, z buta. Do różnych samochodów i uciekajcie. Mówili, że nie ma śmigłowca, nie? To są właśnie nasi. Nie ma żadnego samochodu jeszcze, nie wierzę. A śmigło chyba nade mną. No, o kurwa, fajne. LSPD! Podaj się! No ja nie wiem, no. Czemu mnie kurwa w chuja zrobili ze śmigłowcem nasi? Ja używam kondycję.
nami, no, są pod nami. Patrz teraz. A, jest kaplica. Zatrzymaj się! Ale biegnie za nim, czy? Woda chyba znowu. Dziękuję. Objeżdżajcie, to jest chyba ci najgorszy. No ale kaplica jest, ja pierdolę! A nasi się poddali, kurwa, złapali ich, co się tam stało? Woda jest najgorsza, bo daje najmniej możliwości ogólnie. Wodą, wodą. Przy tym, przy rogu aktualnie. Płynie. Tak, biegnie w stronę jak starych apartamentów. Biegnie wzdłuż. No wiadomo, AUDM-a mi zrób. Ja pierdolę! Czy może być gorzej? Nie wiem. Choć się domyślam. Motocykl. Jedyna deska ratunku, stary. Motor. Siadam na motocykl. Jedyna deska ratunku, stary. Motocykl. Jedyna, która może być w miarę skuteczna. Mała Wenecja. O kurwa. Wziąłem tam jeszcze bomby gdzieś z boku. Achelka, no właśnie może być nade mną, dlatego robię wszystko, żeby szybko się zaraz gdzieś schować.
Ja free. Możesz mi kurwa ogarnąć jakieś auto, bo kurwa jadę odjebanym autem jak skrywecy na trzy koła. No. Dobra, dobra, ja już wyjeżdżam z metra, zaraz się przebieram i ci pomagam. Hello. I mi odjechali kurwa XD. A różowego przejechali, ta? S? Nie tu. Mam coś, co muszę odłożyć? Nie. Biorę reklamę, najwyżej kurwa dostaniemy w pizdę i tyle. Idziemy się za usiłowanie. Umiesz parkur? Umiesz parkour? Nie, nie umiem już. Okej, okay, czyli z buta byś musiał przeskoczyć. Ja ci podstawię motocykl w jednym miejscu, dam ci GPS-a. Ja, no. Monster cię naciskają, czy nie? Nie, 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 ja tak jadę, jak jadę, to jadę. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No to jeździ, nie rozłączaj się i zaraz ten, zaraz ci powiem co dalej. Była moim ideałem. Da. Skuterka ci nie da, bo ty na skuterku nie uciekniesz. Ja im na motocyklu spierdoliłem. Ty masz tablet, czy kto ma? Ja mam pendrive'a. Różowy jest na szpitalu, bo go jebli autem. Okej, okay. I policja go ma? Chuj wie. Dobra, 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 dobra. Mam już motocykl dla ciebie. I słuchaj, plan ucieczki jest prosty. Plan ucieczki jest prosty. Tylko tak, żeby tobie się kurwa krzywda nie stała. Ale jest prosty. Kurwa, tu pierdolniesz na zalot i się kurwa połamiesz, więc nie jest tak prosto. Bo to wiesz, musisz podjechać szybko, szybka. O, wiem. Wiesz jak jest szpital Pillbox, nie? I w prawo jakbyś wjeżdżał w taką uliczkę, to są schody w dół, ale taka ciasna uliczka w chuj. Wiem, no wiem gdzie. No to tutaj stoi motocykl odpalony. Zajeżdżasz sobie samochodem drogę tak, żeby oni nie mogli wjechać tu autem. Przeskakujesz przez samochód, wsiadasz na motocykl, spierdalasz. To od góry mam podjechać, bo mi tak cię dziwnie przerwało, od góry, nie? Od góry, ja ci dam GPS-a w tym dokładnie miejscu. Zastaw ja sobie, wiem, gdzie to jest. Raczej, zastaw no? sobie wjazd po prostu i tyle. Ja tu ten. I tu masz motocykl. Dobra, dobra, dobra. Jeł. Rozłączam, nie? Co ogarnę? Ta, elo. Helka cię może zobaczyć, ale ja jestem przebrany, jakby nie mają na mnie dowodów. Ja jestem Agata Sexy, cipka spod konina. Proszę odbanować nas. Przesyła 50 zł. Daj unbana na czacie.
wody, wysiadka jest. Nie podkręcaj. Nie po pociągu. Motocykl. O kurwa, przecież nie mogę. Co ty zrobiłeś? Przepraszam. Niech siądzie, niech siądzie. A to nie ja teraz. To nie to ja. To nie ja teraz. Nie było tego. Nie czuję tego. Ale go nie ten, nie zmaspinowali go. Czy ja wiem, czy ten taser taki nielegalny? Czekaj, bo się... Trochę legalny. Nie mogę nic zrobić. Fuck. Ej, sorry, sorry, telefon, sorry. Sorry, sorry, kurna, co jest? Co wy mi tu pod domem strzelacie? No. Telefon, dobrych obywateli na chuj. Jeszcze do cywili! Co to strzelili pana? Co to? Ja wyszedłem teraz z mieszkania tutaj, bo napierdalają. Ja wszystko widziałem. To nie ja było. Przepraszam, telefon, nie wiem co się ze mną dzieje. Odjeżdżę, zaraz pozew złożymy. Ta. Z siatków trzech. Dwora z dwora. Bo na policję zadzwonię. Policja na miejscu. No, no to ja proszę na pewno. Opuścić teren posesji. Bo tutaj strzelacie, obywateli nachodzicie. Tak. To nie ja, to wy hałasujecie pod domem. Oj, pani ludzie spać nie mogą! Jak to spać nie mogą? Która jest godzina? A która? Noc, nie widzisz pan? To niby ciemno jest, tak? 4:44. Dobra, ciemno to stąd. Ma ten teraz facet przed oczami, jak będzie teraz jeździć koło policji. Przepraszam. Ona jest... No. Jedź. Debile. Ty ma pan dzwonił do ciebie różowe, może? Nie, nie, nie. Trzeba byłoby ustalić co z nim. No halo, co jest? Ja zaraz przyjdę. Znaczy, ja, no. No, no wiadomo, cześć. Halo, co jest? O kurwa. Ale się przykitrał. Za dużo ich. No ja mu pokazuję tymi trzema kropkami, gdzie jest za każdym razem, kurwa, jak cokolwiek ściąga. I się kładzie. Chodź. Pry, no. Nie wyskoczymy. Tu hamulce nie działają, więc jak się w niego wpierdolił... Ała! No to nie jest wina policjantów. Ała, no kurwa! Co ty zrobiłaś? Jak mi się wjebał? O, jest patron, o, jemes. Pobudzeka, ci dobrą brzegę, ale będę zrobić. Halo. No ja jestem free, ale nie wiem jak różowy. Okej. Okay. Ja też jestem free.
Dobra, no to kurwa i chuj. Osoba z najważniejszym przedmiotem, czyli tabletem, nie wiadomo czy jest free, czy ja kurwa. Skontaktuję się z nimi, może ogarnę. Przesiadka dobra, tylko że przyjebałeś i nie mogłeś wysiąść szybko, tak? To byś wsiadł i byś odjechał. Tak, ale ja kurwa o nim, a nie chcę ten gadać. Dostałem z paralizatora, jak jechałem motorem. No, no, było tu wjechać w uliczkę, zaklinować samochód. A wiem, nie? Wiem, taki był plan, ale to nie było opon i nie skręcało, wiesz? Ja wiem, wiedziałem o co ci chodzi. Dobra, ważne, że uciekłem. To ja jedę na Witchopa, bo tam już cała impreza jest cała. Dobra. O różowego się dowiedzieć, co się w ogóle wydarzyło. A tak, no. No, elo. Spróbuję do niego zadzwonić. Abonent jest w trakcie rozmowy. Z kimś gada.